Witajcie w kolejnym odcinku, w którym to będę odpowiadał na wasze pytania. Zapraszam. Pierwsze pytanie Marcin Czarnecki. To jest bardzo długi komentarz. Ja żebym go odczytać, to bym tu stracił połowę czasu na ten odcinek. Więc ja przejdę do słowa, ale bardzo ci dziękuję za słowa uznania i cieszę się, że mogłem ci pomóc. Zajmijmy się teraz twoją sprawą. Pytasz tutaj, ja to wszystko będę tak skracał. Przeglądam godziny filmów akwarystycznych i wciąż nurtują mnie pytania na temat startu akwarium. Ściszcie chodzi mi, co zrobić na samym początku życia akwarium. A mianowicie, jeżeli posiadam już akwarium z sprzętem, aranżację i zalewam je wodą kranową z uzdatniaczem, to co dalej? Uruchamiam CO2 i robię test twardości wody. I makro już pierwszego dnia zaczynam nawozić. Dobra, to na, tym się, na tej chwili się zatrzymajmy. Ja ci powiem, jaki ja bym to zrobił. Oczywiście, cała akwarystyczna to metoda. Ja mam swoje metody, i o nich tutaj moich, na moim kanale opowiadam. Więc ja zrobię, zrobiłbym to w ten sposób, że po zalaniu akwarium odpalałbym światło przez pierwszy tydzień na 6 godzin. To bardzo ważne, żebyś nagle nie poczuł plagi glonów, która cię dopadła. I tak co tydzień zwiększałbym o te 30 minut, aż doszedłbym do 8 godzin świecenia. Ja w swoich akwariach zazwyczaj dłużej nie świecę niż 8 godzin, to jest z moim zdaniem wystarczające, aczkolwiek można dojść do 10, a nawet czasami do 12 w niektórych warunkach, ale to wszystko zależy od bardzo wielu czynników, o których dziś nie będę odpowiadał. Powiem Ci też, że myślę nad zrobieniem filmu, o takiego praktycznego filmu, bardzo prostego, w komunikacji jak to zrobić z tym pierwszym akwarium, jak je uruchomić, tak krok po kroku, na co uważać i takie tam rzeczy. Być może taki film powstanie, myślę, że na pewno, jeśli znajdę chwilę czasu. I teraz tak, ja na samym początku nawoziłbym jedynie potasem. Ruszył u Ciebie cyk azotowy, zaszczepisz bakterie, ruszy cykl azotowy i wszystkie przemiany azotu, więc pojawi Ci się w pewnym momencie NO3, czyli azotany. I ja zacząłbym tak naprawdę wodę badać już po tygodniu. Już bym sprawdził sobie, na jakim etapie cyklu jesteś i, i zacząłem reagować. Rośliny od samego początku, gdy już powiedzmy sobie tego na drugi dzień wyprostują się do światła i tak dalej, będą potrzebowały związków odżywczych. One nie będą czekać na to aż ok, jest dojrzewanie, nie pobieramy, nie? poczekajmy tydzień czy dwa, to tak nie działa. Jeśli chcesz mieć rośliny w dobrej kondycji, one muszą mi mieć co jeść. Potrzebują składników do fotosyntezy. Mają wszystko co trzeba: światło, dwutlenek węgla, ale może brakować tych składników odżywczych, więc możesz delikatnie zacząć nawozić. Ja bym jednak używał tutaj połowy zalecanych dawek przez producenta. Jeśli chodzi o czynnik Redfielda, jak najbardziej możesz się go trzymać, ale przy niskich zakresach, wartościach. Pamiętaj, że może ci się pojawić. To się zakończy dojrzewanie, trochę więcej azotanów. Więc trzymaj się tu niskich wartości. Tak obrazowo ci powiem, że około 5 azotu i 0,5 fosforu, jakbyś trzymał, będzie ok. Więc nawozić na razie tylko potasem, i potem musisz sobie zobaczyć, czy Twoje roślinki mają. Co jeść, tak obrazowo mówiąc. Oczywiście, w wodzie kranowej te związki istnieją. Musisz zobaczyć sobie na stronie wodociągów miejskich własnego ujęcia osnym mieście, jak te parametry wyglądają. Wiesz, tu wszystko zależy od pewnych rzeczy, na przykład od podłoża. Jeśli robisz to na żwirku, więc tak jak mówię, postępujesz tak jak mówię, ale jeśli masz substrat jakiś aktywny, odżywczy, no to sprawa będzie wyglądała zupełnie inaczej. To też są różne substraty, które uwalniają do słupa wody różne ilości różnych substancji. To mi ciężko teraz po prostu um, powiedzieć tak ogólnie, bo każdy z nich trochę inaczej się zachowuje, a są też takie, które się zachowują totalnie inaczej bardzo na bogato, że tak powiem, wywalają do słupa różne rzeczy i trzeba zrobić podmianę wody już na przykład drugiego lub trzeciego dnia i to z 50% przynajmniej. I następna część Twojego pytania. Czy przy podmianie wody robię testy przed podmianą i następnie uzupełniam według instrukcji dawkowania na tyle wody, tyle i tyle mililitrów? Czy robię testy po podmianie i staram się dojść do wartości, jakie wcześniej sobie zaplanowałem? Wiesz co? No, to można zrobić w ten sposób. Jakby są dwie szkoły. Jedna jest taka, że robisz testy przed podmianą wody. Wtedy wiesz, jak dużą podmianę wody trzeba zrobić. Ja tu zalecam minimum te 30%, jeśli robisz podmianę. Ale są przypadki, gdzie trzeba będzie zrobić większą podmianę, że 50% i więcej, bo też tak może być. Więc to ci da wiedzę, ile tej wody należałoby wymienić. Aczkolwiek myślę, że nie będzie jakiejś większej tragedii na początku, na starcie akwarium. Druga szkoła jest taka. Że robisz podmianę wody, czekasz sobie te dwie godzinki, aż ta woda się dobrze tam wymiesza i robisz podmianę, przepraszam, robisz testy wody. Testujesz tą wodę na różne parametry i w tym momencie wiesz, co autentycznie w danej chwili masz i co musisz i w jakich ilościach uzupełnić. I w tym momencie dochodzimy dopiero do momentu, kiedy opisujesz swoje akwarium. I to, że ja. Od razu nie przeczytałem całego Twojego posta. To jest oczywiście moja wina, bo tutaj opisujesz, co już w tym akwarium masz. I tutaj właśnie napisałeś, żebyś chciał zrobić akwarium na podłożu aktywnym Ada Amazonia. E, no, no to już jesteśmy w domu, wiemy o co chodzi. No ja na Twoim miejscu przy Adzie zrobiłbym tą podmianę wody e, jakieś 50% na drugi lub trzeci dzień i. E, po podmianie wody zbadałbym parametry i zareagował w odpowiedni sposób, o wcześniej mówiłem. Teraz jeszcze tu opisujesz takie akwarium, pewnie widzowie by chcieli wiedzieć. 60 na 30 x 35 i Oase Biomaster Termo 350, Biologia Matrix, Plus Quadrop, Hyperpor. I Chichirios WRGB2 dojdzie zestaw CO2. Planuję afarym roślinne. No widzisz, ja tak od tyłka strony się zabrałem za to, a nic nie szkodzi. Eee, aha, aha, zbiornik. No, taki konkursowy wymiar bym powiedział, nie? 60x30x35, fajnie można go zrobić. Filterek jak najbardziej, fajny, trafny wybór, dobry filtr. Nie najtańszy może, ale za to jakość fantastyczna. Podłoże ADA, legenda o czym tu mówić. System utęku węgla, pewnie jak najbardziej, czemu nie, jeśli to będzie akwarium roślinne, to myślę, że to nawet konieczność. Nazwa Twojej lampy nie lewa mi spokoju, nigdy nie wiem jak to przeczytać, a tutaj posłużyłem się technologią, wiadomo, Mamy 21 wiek, smartfony, bajery i Google Translator dla ludzi, którzy nie wiedzą takich jak ja. Ale może napisz, napisz, napiszcie mi fonetycznie, jeśli wiecie w komentarzach, jak to cholerstwo się czyta. Ja tutaj powiem wam, jak to Google transator czyta i w ogóle powiedział, że to jest um, z francuskiego i znaczy porywający. Spoko może być, porywający, a brzmi to. Chiros. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Chiros. Cholera nie wiem. Ej, a po polsku? Porywający. No to to wiem. Y, niech będzie, że porywający. Jak powiem y, lampa porywająca, to może być trochę dziwnie. Sylwester M.: Witam serdecznie, dziękuję za kolejny odcinek. A co pan sądzi o skimerach pod kubeł? Dobrze będą natleniały wodę. A więc taki skimer dobrze natlenia wodę. To jest fakt. Ten jego zadanie jest zupełnie inne. Ma zbierać nieczystości z powierzchni wody. Ale dodatkowym plusem jest to, że dość dobrze natlenia wodę, ta woda jest mieszana razem z powietrzem, wpadając do jej rurki, przecież tam się kotłuje ta woda i miesza z powietrzem i dodatkowo natlenia wodę, więc ma to istotny wpływ na natlenianie wody z całą pewnością tak. Piotr Zarychta. Cześć, mam pytanie do Kuja. Powiedzmy, że są dwie belki LED tego samego producenta. Jedna cała w białych diodach, druga WRGB. Rozkład diod 3 do 2 do 1. Jaka jest różnica między takimi belkami? Czy WRGB to po prostu chwyt marketingowy? WRGB nie jest po prostu chwytem marketingowym. Daje takie, taki rozkład LEDów, daje pewne korzyści. Jeśli spojrzysz na rozkład widma, a powinieneś takie znaleźć na opakowaniu lub specyfikacji takiego sprzętu, niestety nie podałeś mi tutaj o jaką markę chodzi, więc ciężko mi się tu odnieść, ale z całą pewnością znajdziesz rozkład widma, taki wykresik. I jeśli porównasz te dwa wykresy, z pewnością zauważysz pewne różnice. Diody białe, czyli lampa belka oświetleniowa na białych ledach, będzie miała na wykresie widma dość dużo widma niebieskiego, a bardzo skromniutko widma czerwonego. A przy LEDach WRGB sytuacja będzie troszeczkę inna. Tego widma czerwonego powinno być dużo więcej. A widma niebieskiego, no niestety, też troszeczkę więcej. Być może nawet za dużo, ale to zależy od specyfikacji tych LEDów, tak naprawdę i marki. No nie znając, ciężko mi się odnieść, ale zobaczmy sobie jeszcze czas na Twój komentarz. A więc tak, białych ledów masz 3 do dwóch czerwonego i do jednego niebieskiego, czyli najmniej z tych ledów niebieskich, co by było dość logiczne, bo białe ledy również generują niebieskie widmo. Też w ich składzie jest niebieskie widmo i to bardzo dużo, bo taka jest specyfikacja białych diod led. Ale dość sporo będzie tutaj diod, diod, przepraszam, czerwonych więc myślę, że ten rozkład tego widma będzie na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o fotosyntezę roślin. Więc, jak już się domyślasz, taka belka będzie korzystniejsza dla Twoich roślin. Ale, bo zawsze jest jakieś ale. Przede wszystkim, biała belka będzie miała prawdopodobnie więcej lumenów niż ta WRGB. Dlatego, że prawdopodobnie będą tej samej mocy lub bardzo podobnej. Więc w jednej belce masz wszystkie białe LEDy, które mają więcej lumenów niż na przykład LEDy niebieskie lub czerwone, bo część LEDów w takiej białej belce zostało zastąpionych czerwonymi niebieskimi, więc tych lumenów będzie mniej. Ale zobacz w specyfikacji takiego sprzętu, ale myślę, że raczej na 100% będzie tak jak mówię. To jest jedna sprawa. Druga sprawa no takie bogate widmo do fotosyntezy też może w tej początkowej fazie dojrzewania akwarium, bo akwarium jeszcze nie jest stabilne, może sprzyjać rozwojowi glonów, musisz to wziąć pod uwagę. Sprawa inaczej wygląda, że na przykład masz dwie belki, białe, jedna taka właśnie z kolorowymi ledami, więc tutaj tu o to bym się bardzo nie martwił, ale gdybyś użył na przykład tylko i wyłącznie takiej belki z diodami tego typu, możesz mieć problemy, aczkolwiek jak Ci dobrze poprowadzisz zbiornik, mm, zrobisz wszystko rozsądnie, będziesz pilnował parametrów wody, nic złego nie powinno się wydarzyć, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że coś takiego może się jednak wydarzyć. Marcin Olczyk, mam dwa pytania. W tle, na filmach widzę duże zbiorniki. Sam mam takie i pół roku wytrzymałem z białym piachem. Co tydzień musiałem go czyścić, żeby to jako tako wyglądało. Czy u Ciebie też dużo z tym pracy? Drugie pytanie. Mam 25 dorosłych palet, pływają w 1400 litrach. NO3 od dwóch lat nie daję, bo zawsze mam te 20-25 ppm azotanów. To zbiornik roślinny. Też masz takie problemy z NO3. Podmianę robię co dwa tygodnie 40% plus mineralizator. Proponujesz coś na zbijanie azotanów? A więc tak, drogi Marcinie, muszę Ci powiedzieć, że nigdy nie czyszczę białego piachu. I odkąd go tam wsadziłem, to on tam jest i nic z nim się nie dzieje. Jest cały czas biały. Ale zacznijmy od tego akwarium dłuższego, które było na tych starszych filmach, tego z paletami, które tu był za mną, tu jako tło. A więc tak, akwarium już ma jakiś czas, i muszę Ci powiedzieć, że piach jest bialutki. Bialutki taki, jak go kupiłem, taki jest. Ryb mam mam, to widziałeś. Nie mam z tym piachem najmniejszego problemu. Nigdy go nie czyszczę, nigdy go nie odmulałem. Nie mam takiej potrzeby. Ja tam nie widzę nawet dochodów na tym piachu. Co wielu z Was wyda się dziwne. No tak, duże ryby dużo jedzą, dużo kupę robią i tak dalej, ale ja Wam powiem, ja tego piachu nie widzę. Ja mam tam dość dobrzy, dobrą filtrację, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, mam tam też skromne oświetlenie. Tam naprawdę to ta akwarium jest słabo oświetlone, bo ja nie mam potrzeby świecenia tam jakąś większą mocą, tak, żeby tam było bardzo, bardzo jasno. Te ryby tego po prostu nie lubią. To jest jedna sprawa. Dwa, mam też ryby ziemniojady, które ciągle przerzucają ten piach. On jest ciągle przez te ryby mieszany. Więc to też jakby sprzyja temu, że ten piasek jest ciągle no, czyściutki, biały. Nie? Jeśli chodzi o azotany, to muszę Ci powiedzieć, że utrzymują się na podobnym poziomie u mnie również, około 20 ppm. -ów. I nie mam z tym problemów, bo oglądy się nie pokazują, bo światło jest słabe woda podmieniana również na RO z tym, że ja mieszam w moim przypadku, nie wiem jak u Ciebie wygląda sprawa bo jakby woda z wodociągów miejskich jest różna w różnych miejscach w Polsce a do czego ja dążę? Do tego dążę, że ja podmieniam na RO głównie, ale w 80% a 20% to jest mieszane razem z kranową u mnie i nie mam najmniejszego problemu jak gdyby z chemią tej wody, jest to duży bardzo stabilny zbiornik i nie mam problemów. E, jeśli chodzi o to akwarium teraz za mną z pyszczakami, to tu również jest biały piasek, i tu również nic nie muszę robić. E, tutaj troszeczkę czasami odmulam, przy skałach głównie, dlatego że no, tam jak gdyby prąd wody mi pod te skały pcha odchody ryb, ten detryfus. Nie jest go dużo, chociaż szyb też jest dużo. Eee, nie jest jasno oświetlony. To, że teraz w tym filmie jest tam, zazwyczaj jest ciemniej. To do filmu jest troszeczkę jaśniej oświetlone, ale generalnie jest troszeczkę ciemniej. I, i eee, jedyne gony, które się pokazują, to na skałach. Tutaj szczoteczką muszę, <laughs> tak naprawdę, żeby to ładnie, idealnie było, to delikatnie przetrzeć to raz w tygodniu i wtedy jest ok. Poziom azotanów podobnie jak w tym dużym zbiorniku, też koło 20 się utrzymuje. Ale z tego tytułu, że to światło mocno się nie pali i no, a same peszczaki też dość dobrze ryją w podłożu, no to tutaj też nie mam jakby problemu z tym piaskiem. On jest biały po prostu, ja, ja tam nic nie muszę robić z tym piachem. Dlaczego u Ciebie tak nie jest? Przypuszczam, że w akwarium no, z roślinami, z bogatą roślinnością świeci troszeczkę mocniej, nawozisz i tak dalej, pewnie jeszcze innymi rzeczami, starasz się, żeby rośliny dobrze rosły, przy okazji masz też glony z tego względu, że na pewno inaczej oświetlasz niż ja oświetlam. Nie wiem, jaką masz filtrację, to też bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o, o piasek, o oglony, generalnie. No, filtracja to połowa sukcesu. Skromny byłem, to nie połowa, to więcej sukcesu niż 50%. Słowo Sojka. Witam. Dużo pomocnych informacji, ale zastanawiam je jedno. Przecież podłoże aktywnych się nie odmula. Jak czyścić dno? Każdy ruch podłoża uwalnia dużo związków do słupa wody, i wtedy jeszcze większy problem będzie. Przede wszystkim, ruszanie podłoża każdego, nie tylko aktywnego, uwalnia dużo związków do słupa wody. Ale jeśli się rękę i zamieszał w takim podłożu, czy to w zwykłym żwirze, czy podłożu aktywnym, uwolnisz dużo związków do słupa wody, i to jest prawda. Ale z drugiej strony, jeśli masz odmulacz na końcu, powiedzmy sobie, taki klosz ten do odmulania, który powoduje to, że tego substatu czy żwiru nie wciągasz, on się tam kotłuje w tym, w tym kloszu, ale nie zostaje zasesany do, do wężyka. Samym wężykiem to już wszystko wciągnął, wiadomo. Więc jeśli wbierz w podłoże aktywne lub nieaktywne taki odmulacz, no to on przecież to, co się tam z tego podłoża zacznie wydzielać, zaciągnie. Na zewnątrz akwarium. Ta woda z tym rzeczami, które się uwalniają przez skutek ruszania tego podłoża, przecież trafia na zewnątrz. Także nie musisz się tym martwić, chyba, że tam rozgarniasz strasznie, wszystko, tam bałagan łajany, ale przecież nikt tak nie robi, tylko delikatnie punktowo to robimy. nie? Więc jak najbardziej można odmulać podłoże aktywne, ja osobiście nie odmulam podłoże aktywnych przez długi okres czasu. Ale po paru latach zaczynam również, bo większość tych podłoży aktywnych niestety, niestety ale zaczyna się delikatnie rozpadać. w sobie taki pyłek, który jakby wypełnia te przestrzenie między tymi ziarenkami podłoża tego aktywnego substratu. Plus nagromadzone, na przykład dytryfus, przez, przez kilka lat. No to tam delikatnie sobie odmulam. Nie wbijam tego odmulacza w dno tak. Okrutnie, jakbym to zrobił ze zwykłym żwirkiem, tylko tak bardziej z góry, delikatnie i, i staram się odmulać takie podłoże. Można to robić, nikt nie powiedział, że nie. Nie bój się tego, że uwolnisz też wody, bo natychmiast to przecież ods odsysasz. Jakbyś tam, nie wiem, wsadził palce, bo sadzisz roślinę, bo być wyrywasz jakieś y korzenie. Y roślin, no to tak, no to wtedy może być tragedia, naprawdę uwolnisz tam dużo różnych nieciekawych rzeczy z tego podłoża. Ale jeśli odmulasz i robisz to rozsądnie, no to nie masz się czego obawiać, możesz śmiało takie podłoże odmulać, jeśli oczywiście masz taką potrzebę. I jeszcze pytanko z maila Marcinas728 Czy zakładasz i serwisujesz akwaria i jak to wygląda cenowo? Proszę o odpowiedź. E, tak, zakładam i serwisuję zbiorniki, e, rozwiązuję problemy techniczne i inne też. Więc e, jak najbardziej tak, cenowo, no nie podpowiem Ci, zakładanie zbiornika to jest tutaj wiele rzeczy, po prostu trzeba się dogadać, najprościej rzecz biorąc, e, bo troszeczkę inaczej będzie wyglądało założenie, nie wiem, Tanganiki Malawia, troszeczkę inaczej akwarium o stylu naturalnym. Gdzie jest no, ogrom pracy, i tak dalej. To zależy też od wielkości tego zbiornika, dla mnie od tego, co chcesz w środku mieć w tym zbiorniku, więc tu się mm, można jak gdyby zawsze e, dogadać, wycenić te rzeczy. Jeśli chodzi o serwis, e, również e, serwisuję zbiorniki, które nie ja założyłem, i takie, które ja założyłem, również, e, więc tutaj cenowo też jest różnie, bo to zależy wszystko od czasu, jaki należy poświęcić e, od wielkości zbiornika. Oczywiście, bo tutaj to jak gdyby wymusza czas na, na ten serwis. Z tym, że ja bardzo słabo z czasem u mnie nie dysponuję czasem. Robię to głównie w weekendy, więc nie zapuszczam się nigdzie daleko. To wszystko jest w okolicach Bydgoszczy, plus, minus, tam parę kilometrów. Nie mam czasu na dojazdy gdzieś dalej. No i ceny paliwa są okrutne, więc musiałbym Was okrutnie kasować za takie dalekie dojazdy. Dojazd to też czas. Nie tylko paliwo i zrzucie samochodu, ale to też jest czas, a czas to pieniądz. Więc czas jest najważniejszy i od tego zależy cena takiego serwisu. Jeśli chodzi o takie fachowe doradztwo, staram się na, właśnie tutaj na tym kanale odpowiadać na Wasze pytania, aczkolwiek nie na wszystkie jestem w stanie odpowiedzieć szczególnie jakieś tam złożone, konkretne problemy, no to ja po prostu zwyczajnie na to nie mam czasu. Przede wszystkim odpowiadam zawsze osobom, które mnie wspierają. Z wiadomo, zawsze jest coś za coś. Na najwyższym poziomie wspierania u mnie, tym najdroższym, czyli cesarz, zawsze w stu procentach odpowiadam na wszystkie, przyściutkie pytania. Rozwiązuję problemy, Doradzam i tak dalej. Za, za te wsparcie oferuję, właśnie jakby, taką usługę, że przez miesiąc możesz do mnie pisać, kiedy tylko zechcesz, a ja będę odpowiadał na Twoje pytania. Jeśli ktoś by chciał mnie zaprosić na kawę, na wirtualną kawę, jest taka możliwość wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu. I dziękuję wszystkim tym, którzy mnie tą kawę zaprosili. Jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Dzięki Wam ten kanał może się rozwijać, a moja praca jest dużo prostsza. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, jest taka możliwość, Wystarczy kliknąć w link w opisie tego filmu lub w ikonę koło subskrypcji, lub nazwy kanału, tam dalej system Was poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest darmowe i możecie się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Eee, więc jak najbardziej zapraszam do wspierania kanału.